boazeria, która będzie na suficie. Zdecydowałem, że będzie w kolorze naturalnego drewna, bezbarwnym pomalowałem. No tak to wygląda. A z drugiej strony no jest troszkę bielsze. A jak się będzie, jak się okaże, że ten kolor jest trochę za jasny, no to najwyżej wtedy zrobię czymś ciemniejszym. Będzie elegancko. Chociaż ten metr kwadratowy na suficie niech będzie drewniany. Zobaczcie, ten lakier ma taki kolor i konsystencję, że wygląda jak... Sami wiecie, jak wygląda, co wam będę tłumaczył. Patrz ta, co to się stanęło. Drzwi mi z wózka spadły. Z listwy. Ponieważ, jak widać, tędy dostawało się bardzo dużo wody do środka. Tu było już ok. Ale tędy się wlewa. I z tegoż to powodu mamy tu takie rdzawe zacieki od środka, które koniecznie trzeba zlikwidować. Jak widać, szczególnie tutaj właśnie od tyłu, gdzie tego się najwięcej wlewało, przód jest spoko. Wyszlifuję, zamaluję. Następnie masa uszczelniająca będzie na to położona i powinno być ok. Listwa już jest powoli zakładana i tu jest na końcu takie coś, taki hamulec drzwi. Zastanawiam się, czy to zostawić, bo ja tą dziurę zalepiłem, żeby mi się tu już nie wlewało. To mi tutaj narobiło bajzlo. Zaczynam kręcić boazerię. Oczywiście jak to po mojemu ustawiłem sobie na oko. Ja uważam, że jest ok. Młody mówi, że pójdzie po laser i sprawdzimy. Czy jest równo? Patrzcie na to. Może tak będzie widać. To jest ta krawędź boazerii, która wsuwa się w następną. I popatrzcie, jak linia prowadzi. Teraz się to uspokoi. Auto mi się kołysze. Muszę przysłonić troszkę ten światło. Widzicie, jaki jest błąd? Około centymetr max. Tak to wygląda. Czyli jeszcze mam dobre oko. Teraz o izolacji słów parę. Te poprzeczki są zaklejone alufoksem. Uważam, że to jest konieczność, dlatego że wcześniej, jak robiłem izolację, nie izolowałem tych belek, zostawiłem po prostu steropianina, to warstwa alufoksa poszła. I potem, jak na jesień ściągałem izolację, wylało mi się na głowę kilkadziesiąt mililitrów wody na alufoksie. Ja myślałem, że to gdzieś przecieka wokół okienka, albo jakaś dziura tam gdzieś jest, ale nie, ewidentnie te profile były całe mokre. One się po prostu schładzają i powietrze, które było za alufoksem, się skropliło, gdzieś to musiało spłynąć. Także teraz to zaizolowałem, teraz na to kładę dopiero drugą warstwę i powinno być ok, ale w razie czego jeszcze będę to kontrolował. No i teraz jestem
na warsztacie. No i tak, ciągle trzeba szukać rozwiązań problemów. Już powiedzmy na szybko wykombinowałem, co zrobić, żeby przedłużyć to pokrętło. Tu mam taką tulejkę z rolki fiskalnej. Ona wchodzi praktycznie, że idealnie tutaj, jest troszkę większa, 0,8 mm. Przewiercę tą tulejkę, mocując ją tutaj. Ten środek wypełnię po prostu klejem, żeby mieć tą kształtkę, która tam na ten pręt będzie pasować. Nałożę kleju, nasunę na ten pręt i zostawię do wysuszenia. Patrzcie, działa. To działa. I nawet wycentrowane jest. Próbuję w tym momencie zaprojektować oświetlenie. I nie wiem, czy tylko ja mam tyle dylematów, jak to dobrze zrobić. Bo tak, pierwszą lampkę chciałbym mieć w tym miejscu, na wejściu, bo tutaj będzie stolik. I to będzie oświetlało stolik i wejście. Potem drugie gdzieś tutaj, w miejscu, powiedzmy, gdzie będzie kuchnia. No i teraz jest największy problem, bo tu, gdzie będę miał łóżko, zastanawiam się, czy to nad łóżkiem montować, czy może kawałek wcześniej. No bo wiecie, no w tym momencie, jak na przykład wieczorem będzie światło włączone, a chce się poleżeć nad łóżkiem, to centralnie ci w oczy będzie napierdzielać lampka. Troszkę denerwujące. Więc wolałbym ją mieć kawałek wcześniej. Z drugiej zaś strony, mając tutaj łóżko, nie, no jednak nie, chyba jednak zamontuję to wcześniej. Nie chcę, żeby mi to świeciło po oczach, jakbym potrzebował światła, ale rozpierdziel. Jak widzicie, no, tak jak widać, prace trwają intensywnie, na ile mogę. Jest mega bajzel, ale ja myślę, że już za parę dni to będzie w miarę ogarnięte. A tutaj mam blacik, który sobie wykonałem ze starej płyty USB. Wyszlifowałem, zaokrągliłem krawędzie, czeka na lakierowanie. Myślę, że będzie z tego fajny stoliczek.